Siemka, z tej strony Mateusz, a to jest mój 21 odcinek serii League of Legends. Dzisiaj zagram Teemusiem! Hub 2, 3, 4. Ciśniemy. Zaczniemy sobie od rank ringa i tutaj tego. Opiszę szybko skille. Tutaj kamuflaż sprawia, że jak sobie stoję tak jak teraz, to po jakimś czasie jestem niewidzialny. A jak wyjdę z niewidki, to... No to plum plum, a mam atak speeda zwiększonego. To jest... pocisk taki bardzo mocny pod AP, który jak jebnie, no to jeszcze dodatkowo oślepia wszystkich łącznie z Lee Sinem, którego nie powinien oślepiać. Bo to jest, że pasywnie zwiększa większa movement speeda, tak mi się wydaje. Jeśli nie jest atakowany przez jakiś czas, to ma speeda od bohatera albo wieżyczki. A po włączeniu bonus jest powiększany i nie może zostać zbity przez bohatera. To jest trutka na strzałki, a ulti to są znane wszystkim grzybki, to już nawet nie muszę mówić. Każdy wie, co te grzybki robią. No i pierwszy chyba się maksuje E, tak mi się zdaje. No w sumie można Q, bez różnicy. No tutaj mam lag. No tak, pierwszy się maksuje właśnie E, Q, potem W i tak dalej. Zacznijmy sobie właśnie od E. Ja mam strasznie mało damage'a, tylko 48. Natomiast zadaję dodatkowe 22 z tego E, którego tutaj mam. Przez co jestem w stanie mniej więcej jako tako coś tutaj robić w te minionki. No, muszę sobie przeczekać póki co. Tutaj zabawnie mam teraz Nunusa. Dosyć śmiesznie. O, jeszcze mnie działy minionki. Strasznie nie lubię, jak tak się dzieje. Jeszcze nie zafarmiłem ładnie. Jak Nunus mnie pobije, to po prostu będę się śmiał. Ostatnio miałem właśnie Amumu na topie. No i mnie niestety pobił, ponieważ ziomki mu przychodziły ciągle. A tutaj już, no już nie ma tak wesoło teraz. To wystarczy teraz, że się podhealam troszeczkę. O, przy okazji idzie nasza koleżanka Vi. No to niestety trochę sobie źle maksnąłem. Dobra, gościu jest zbity. O, to mi się ładnie udało dobić. Fajnie byłoby to przepuszować, ale ja bym chciał krytki dla mnie, więc do widzenia, Vi. Nawet fajnie mi się gra tym Teemusiem. Nie żebym ja miał jakieś doświadczenie, ale dosyć słabo gram postaciami walczącymi z daleka. Grałem nim chyba ponad 5, no tak mniej więcej z 5% moich wszystkich gier to ja grałem zasięgowymi, więc to nie jest dużo. Na ogół gram postaciami z bliska. No ale Teemus jest spoko ostatnio, ponieważ ma bardzo fajne możliwości z grzybkami, gdyż nie ma już tych starych pinków. Więc można sobie ładnie podbijać. No już przyszedł z powrotem, więc niezbyt fajnie. Ale ten gang dał mi przewagę 10 minionów. Więc raczej spoko, bardzo fajnie. Tutaj od Nunu różni się tylko tym, że mam jeszcze czerwonego kryształka i obydwaj mamy tak samy build mniej więcej na razie. No jakbym wiedział, że to Nunu, to na pewno bym nie wziął sobie runek pod pancerz. No cóż. Wydaje mi się, że na wymianach robię więcej od niego. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem. Fuck. Ciuchci nie zrobiłem. Teemusie się nawet przyjemnie gra, no. Co jak co, ale Teemus to porządna postać. O, tutaj ładnie wcisłem. Niestety nie bije aż tak dużo, jakbym się spodziewał. Zdecydowanie powinienem trochę więcej cisnąć.
A no, no mnie tutaj przepuszował troszeczkę. A to nie szkodzi. Jest dosyć wesoło tutaj. Na lejnie. Nie ma żadnych problemów. Trochę się tam podbijamy. A po przyjacielsku. Co tam nam szkodzi? Ja niestety przypadkiem właśnie dałem to Q, a powinienem dać E. No, wy nie popełniajcie mojego błęda. Chociaż w sumie... właśnie na Nunosa to jest nawet spoko, ponieważ no, my prowadzimy wymiany, bo on inaczej nie ma możliwości. No i no, w sumie się to przydaje, no. Enemy double kill, świetnie. Ała! Mój kolega trochę udziabnął. Ale jestem ciekawy, czy jak go oślepiam, to wtedy... To czy wtedy... On mi może właśnie walnąć to swoje E. No i trochę go podbijam. On powinien zaraz sobie pójść, dednąć albo cofnąć. Zależy już od niego. No i fajnie się nim gra. Już tak przyjemniej niż AD Carry. Mi wychodzi rozgrywka, że tak to powiem. O, masz grzybka. Na razie mój pierwszy grzybek tutaj. A, dobra, udało mi się dofarmić. Nawet nie złamam tą farmę jak na... No jestem niedoćwiczony grania takimi postaciami. Te animacje sobie nie zrobiłem. Do końca. Ale nie ma problemu. Jakbym mnie zgankował od tej strony dżungler, to miał przesrany, ale... Nie, no oni rzadko tak gankują, to na diamentach bardziej. A to... Zresztą, to ja mam diamenta, ale... A. Dobra, tyle jeśli chodzi o ciebie, koleżko. O fuck, o fuck! A jakby nie zjadł tego minionka, to by zginął, ale cóż. No, tak wyszło niestety. Ale w ogóle ja nie wiedziałem, że ja mam Panteona tutaj w ich teamie. No i tak wyszło niestety. Ale nie ma jeszcze problemu. O, podków sobie muszę kupić, bo... niestety przez nie właśnie nie mogłem sobie dostatecznie dobrze posiedzieć na linii. Mnie tutaj Nunu harasuje bardzo dużo. No on jest słaby, poza tym, że harasuje, to jego ulti nie może zostać w żaden sposób wykorzystane. Więc tym bardziej jest ten. Ja na miejscu tej Tristany właśnie wbił, ale tak, żeby sobie trafić, a nie tak, żeby sobie wbić tylko. Tutaj mogę sobie sfrejzować linię. Nunu raczej nie powinien podchodzić, a jak będzie podchodził, no to dostanie popysku ode mnie. O, niestety tutaj się trochę za mocno heala, że tak to powiem. A cóż. Jest w miarę w porządku póki co. Ładnie jeszcze oberwał. A masz. O, trochę mi zabrakło. Aha, bo tutaj zwaj, a niech to. Sorry. No. Kiepsko, nie spodziewałem się, że to jest Vi. W przeciwnym wypadku on by miał już deada. No ja też sleeping so hard. W ogóle muszę jakiegoś grzybka postawić.
Fajnie byłoby go jakoś zabić tutaj, a nie mam pojęcia jak jestem, jak mógłbym to zrobić. Jakim cudem nie zabił go grzyba? Aaa, no, sorry. Dobra, trudno. Czyli słabo mi to idzie na razie Teemosem. Pierwszy raz z nim grałem w ogóle, po raz pierwszy w życiu. Więc tak średnio mi to idzie. Znaczy, ogólnie chyba się tak nie robi, nie atakuje się tak z flesza w grzybka i tak dalej. No cóż. Trzeba bardziej liczyć na farta, jak się gra tym Teemosie. Na pewno już tak nie będę robił, nie martwcie się. Ale nie, jest w dodatku sfrejzowana, no i gość tutaj przyjdzie na czas raczej. Swoim kolegą. Dobra, wiele mi to nie dało. No niestety pechem Panteon jest tutaj, tak to powiem, dosyć dobrą kontrą na mnie na lane. Może się wbić z ulta. Tutaj kolega Nunusem. No spróbuj Nunu jeszcze raz. No na pewno nie ma tak, że on wychodzi na tym lepiej. Bo jeszcze mam tutaj potki i mogę się wyleczyć. Gorzej byłoby, jakby Panteon znowu wbił, no to wtedy to byłaby tragedia. No, spróbuj. A, cóż. On flash, no. No i teraz mam tutaj czystego. Nie jest czysty tak bardzo. Dobra, nie zdążył zjeść. No i mam killa. Bardzo fajnie. Tylko mam nadzieję, że teraz nie wbije tutaj Panteon. Tym razem. Dobra. No i mogę sobie spokojnie cofnąć. Tutaj mam 2-2. Nie jest tragicznie jak na pierwszą grę tą postacią, która jest dosyć trochę trudniejsza niż na przykład Malphite. Trzeba nią trochę popykać też. Znaczy ogólnie mam Nunosa, to jest łatwy przeciwnik. Nie ma z nim żadnego problemu. Ogólnie z Teemosem może był nawet na LCS grany, z tego co pamiętam, nie wiem. Ale na pewno nie na europejskich, tylko na amerykańskich. Nie wiem, co mam z nim tutaj zrobić. No i ogólnie dzięki temu, że się zmienił system wardowania, to jest znacznie lepiej nim grać. No chodź tutaj, Nunu. On już mi prawie nic nie robi szkody, a ja mu wręcz przeciwnie. No chodź tutaj, Nunu, chodź. No, tutaj trochę mi tam podbił. No niestety ma teraz więcej many. I może sobie troszeczkę skuteczniej leczenia robić. Wszelkiego rodzaju. A zapominam o grzybkach ciągle. No sporo mają przeliczniki, tak chyba pełne. Nie pełne, ale mają duże. O. A! Przykro mi Panteon. Chciałeś, ale ci nie wyszło. Mhm.
Anunos. No, on ma tego uderzenie i heal, a ja mam tutaj Q i autoatak. No i tak wychodzę lepiej. Teraz mógłbym go spróbować dorwać. Fuck. Fajnie byłoby, on teraz jakoś zginął, ale niestety nie. Report, please. No i teraz mamy praktycznie free backa. Bo on nie zdąży mnie spuszować i mogę sobie przyfarmić lepiej od niego. On ma tylko 51 farmy, to trzeba zauważyć. Nawet jak mam te dwa dedy, no to wypadam o wiele, o wiele, o wiele lepiej od niego. Aha. A no tutaj niestety mnie nie stać na homeguarda. Ale cóż, jak się w miarę idzie. Teraz mam bardzo dobre pole do popisu. Po spuszowaniu jednego taura mogę stawiać bardzo dużo miejsca grzybki w bardzo wielu miejscach. No, gdyby nie Panteon, to bym był praktycznie niezgankowalny. No, niestety on właśnie może mnie zgankować. Dlatego też jest taki mocny. Bo dobrze po prostu gankuje praktycznie wszystko. No tutaj. Jakby tutaj wszedł w grzybka, to byłoby fajnie. No wszedł. Myślisz, że ja cię nie widzę, kolego? Owszem, ja cię bardzo dobrze widzę. Fuck. No cóż, zabrał mi. No ale za to stracił dużo creepów. No to ich była przewaga właśnie. No i jeszcze teraz oberwał haras. No co, ja tutaj mam trochę problemów z manu. Jakby mi się udało ukraść blabafa, to byłby świetnie, naprawdę byłby super. Kolega póki co nic nie robi, a tam się czaił. No właśnie, kolego. O, nie oddałem mu. Aż się nie zrobiłem autoataku. No cóż. No kolego. Dobra, tyle jeśli chodzi o ciebie. Jeszcze tej grzybusia postawię. O fuck, o fuck, o fuck! Goni mnie. Mam przesranę. Ale już mnie nie złapie. Przykro mi, koleżanko. O, mocno została tego grzybka. Ona miała prawie pół HP. Grzybek bije 400 obrażeń. Naprawdę nieźle. Znaczy, no jak na ulicy tak średnio, ale ja tych ultów mogę postawić 3 na raz. Są naprawdę fajne. Tutaj mam bardzo teraz duże pole do popisu. Mogę sobie kupić dużo itemsów. No, 200 AP to jestem w stanie...
rozwalić gnojka. Zostawcie mi! Okej. Okay. Fajnie by jakby mi to zostawili wtedy. Ten Nunus i tak by nie przyszedł, nie ukradł, więc byłoby wtedy fajnie, a tak to jest niefajnie. Tutaj mi się grzybki trochę zebrały. Nie wystarczająco dużo, ale no dobrze, że miałem tego grzybka, inaczej by mnie Eli złapała. No tak to cóż. Tak to może sobie normalnie wała zrobić. Dobra. Gość tutaj właśnie stracił możliwość sfarmienia kolejnych minionków. Dzięki mojemu grzybkowi, bo raczej wątpię, żeby chciał podejść pod mój haras jeszcze pod grzybka. No za to się heala coraz więcej niestety. A on tutaj kolejnego grzybka jeszcze postawię. Żeby nie było tak wesoło. Jak tam sobie myśli. Jakby mi się udało zebrać dość dużo czasu, mógłbym tych grzybków postawić. Na tyle, że nie będą mieli możliwości zrobić blabafa. Daj mi spokój. Jakbym zdążył grzybka jeszcze zdupcyć. Dajcie mi spokój. Nie no, kurde. Tragedia. No właśnie to jest tym Panteonem. Ja tutaj stawiam kulturalnie grzybki, a on kurde wchodzi od backdoora mi z ulti daje, no i chujnia z grzybnią. To tak dosłownie z grzybnią, bo nie działa mi te grzybki, no. Nie działają mi. Tak to byłoby spoko. Jeszcze dostała po dupie. Waj. Ja tutaj mogłem spróbować kupić... No właśnie, kupię sobie Darabadonka. Ja chcę jeszcze więcej tych OP. Jakby mi ten kolega wbił w grzybka, to byłoby fajnie. Grzybek! Jeszcze jeden. Plum! Zaraz postawię jeszcze więcej grzybków. Grzybek. Grzybek. I zaraz będzie następny za 14 sekund. Dobra, on mi tymi kulkami może co najwyżej kubkę zrobić. Tutaj mogę ładnie uderzyć. Nie będę na razie zużywał grzybka, bo mam tutaj do oblężenia przygotowane. One strasznie długo są, chyba więcej niż wart. 10 minut, no to grubo. To 10 minut to ja mogę postawić bardzo wiele grzybków. Ej. No tutaj przy okazji przyszedł właśnie ten Nunus. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby przepuszować. Dobra. No i tutaj my przegramy, ale przynajmniej tower się spuszuje. A, nawet nie jest tak źle. Zobaczymy, zależy od tego, czy spuszujemy tower. Jak spuszujemy tower, to się będzie opłacać. Dobra, jeszcze walnę grzybka tutaj, żeby to sfarmić. Nie no, o właśnie. Już myślałem. Dobra, ale sobie cofnę. Tutaj mam jeszcze jednego grzybka do możliwego do postawienia, ale na razie sobie dam z tym spokój. Zwiększę sobie jeszcze moje AP. Bo grzybek ma przelicznik, też bardzo duży. Aż za duży, że tak powiem. Myślę, że jak będę miał full builda, to AD carry będę pluł pół HP za grzybka, więc... Naprawdę fajnie mi to będzie dawać korzyści.
Dobrze byłoby też mieć te blabafy na cooldown, ale... No to, to już różnie z tym bywa. No chodź tutaj, Elias, chodź. Ja zapraszam do siebie. Dobra. To tyle z twojej strony najwyraźniej. Fajnie by było, jakbym miał jakieś możliwości zrobienia tego blabafa. No to będę miał blabafa, to spoko. I raczej nie muszę tego kończyć, chociaż tak się powinno robić, ale ja mam sporą wizję z teama, więc i tak będę miał timer gotowy. Oła. No, trochę mnie uderzył, no. Nie oszukujmy się. Oła. Teraz już trochę mocniej bije. Z łapy. No proszę, nie! No, czemu? Czemu? Jakim cudem tutaj przyszedł, jak tutaj grzybka postawiłem? A, idź pan. Nie wiem, jakim cudem ja go nie zauważyłem, jak tutaj... No grzybek jest, no to powinien go widzieć. No tak to bywa. Chyba jestem trochę zbyt ślepy. No tam mam już 3-4, więc kiepsko, bardzo słabo. No ale cóż. No teraz wystarczy, żebym maszrumował barona i będzie spoko. Okej. Jeszcze żeby Tristana przyszła, to już byłoby niebo w dupie. Jeszcze grzybka. No można by przyszykować tych grzybków trochę więcej. Na pewno jest to możliwe. Jakbym siedział cały czas na topie, to mogę baronować. Grzybować barona dowoli. No, a ten grzybek coś nie za bardzo działa. Źle go postawiłem. Nie stawiajcie tak, tylko stawiajcie tak bardziej tutaj po boku. Nie, no proszę. Bez takich tylko. Biegnę już do was. Tylko ostrożnie. Ładnie. To było bardzo ładne. Koleżanka, jakby jeszcze weszła tutaj w jakiegoś grzybka, to byłoby super. Pięknie, mam killa z grzybka. Tak się spodziewałem, że ona gdzieś tutaj wejdzie, ale... Uwielbiam to. No myślę, że to jest powód, żeby zacząć grać trochę więcej Teemusie. Dobra, myślę, że możemy robić barona, bo to jest naprawdę... Trzeba ją pocisnąć tutaj. Ładnie. I teraz wystarczy jeszcze postawię grzybka jednego. No i mamy już zrobionego barona. No tutaj jeszcze walnę. Tak dla bezpieczeństwa. Panton mógłby spróbować się wbić z ulti, ale raczej tego nie zrobi. Już jest za późno zresztą. Bardzo ładnie Panteon, a czy nie Panteon, tylko nasz team. Nie! Pomocy, czemu ich nieco... Czemu... Dupa. Tutaj sobie złożę tego itemsa.
Już nie wiem za bardzo, co mógłbym tutaj złożyć. Zonie może. A, Zonie złożę. Oni mają dużo tych adeków. Bo aż dwóch, hurra, oni mają bardzo dużo tych adeków. Ale Pantony z Korki są najbardziej nafidowani, więc... Więc niech także będzie. O, jak fajnie! Już polubiłem Timusia. Wystarczy tylko grzybki stawiać i kile lecą. Aż napiszę, Timo is good. Ha ha ha, neps. A wezmę sobie Blabafa. Mejne! Złodziej jebany. Mej! Tak! Hurra! Jestem cudowny. Jestem bogiem. A masz grzybka jeszcze tutaj. Muszę postawiać trochę tych grzybków, bo mi już zaczęła maksymalna pula iść. Tych grzybolków. No jaki złodziej? On by już był zabity. A dobra. Coś tam będę z nim przejmować. Dobra, ładnie. A masz. Tutaj jeszcze grzybka walne. Robię nam dobre pole do teamfightów. A trochę to zrąbałem. To jeszcze grzybkuję całą okolicę. Jakbym miał Blabafa, to bym mógł, a tak to nie mam za bardzo takiej możliwości. Fajnie byłoby mieć. Do widzenia. Dobra. Nie pomógłbym mu w żaden sposób. Więc po prostu spieprzyłem. Jak honorowy gość. No i teraz ciśniemy. I'm damn ready. Kapitan Timo on duty. To jeszcze jakbym... Prawdopodobnie oberwał paroma grzybkami, ale nie jestem pewien. No to jeden mushroom tutaj zszedł. Jeszcze parę mushroomów zrobię tutaj po okolicy. No dobrze byłoby zamiast tego warda tutaj walnąć jakiegoś średa albo coś w tym stylu. No cóż. Jak tak, no to niech tak będzie. A Baron będzie prawdopodobnie za jakieś 3 minuty. No coś takiego. Więc ja mam czas nagrzybować całą okolicę. I wygrzybić. Grzybią Timusiową. Dużo ja biję, 300 za atak, no to jest ładnie. Jeszcze Kutrutka bije w okolicy potem. Kutrutka jeszcze potem robi kolejne 300. Ładne te damage'e. Można by rzec, że on był AD carry wersji AP. Coś w tym stylu. Jeb grzybolka. Im więcej, tym lepiej. O nie, o nie, o nie, o nie. Main kill. I zaraz będzie kolejny grzybek do przeszykowania. Ojej. To już nie jest tak wesoło. Jaki damage. Ładnie! O, szkoda, że zginąłem, ale ładnie.
Naszerów nie potrzebuję. O, a grzybki biją już 900 obrażeń. Tyle co Graga z ulti teraz ja biję. A grzybki dosyć często wchodzą, jak się niedobrze da. No i nie można ich skontrować teraz. Więc to naprawdę super. No na pewno jestem dużo przydatniejszy od Amumu, raczej od Nunu, który ma jeszcze 120 creepów. Ja mam najwięcej w grze. 270. Więc naprawdę sporo mi to daje wszystko. W sumie w podsumowaniu. Ja sobie tutaj złożę tego pod AP, bo... Znaczy pod rezisty, bo mam najmniej tego. Ale to już to tyle. No, Timuś, kapitan Timo wykonał swoją robotę. Nie mam jakichś wybitnych statów, ale da się grać tą postacią. A właśnie na to liczyłem, żeby się przynajmniej nią grać dało. No i cóż, no. Jeśli wam się podobało, no to jeszcze poczekamy, aż Tristana wreszcie zacznie to bić. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam do innych moich filmików, do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robiliście. No i to tyle, cześć!